Cześć. Pewnie zastanawiacie się, o co tutaj chodzi, ale może tytuł na YouTubie wam powie. Dzień z Janem Nowakowskim. Zapraszam was serdecznie. Zobaczcie, jak wyglądają dwa treningi w dniu zawodowego siatkarza Bogdanki lub Lublin. Zapraszam. Jedziemy sobie właśnie w tym momencie na Aqua Lublin. To jest miejsce, gdzie mamy siłownię, jeśli trenujemy w całym zespole, jeśli dzielimy ją na dwie grupy, to wtedy trenujemy na Globusie, tam mamy swoją siłownię, jest trochę mniejsza. Ja bardziej lubię trenować tam, ale jeśli trenujemy całym zespołem, trenujemy na Aqua, dlatego właśnie jedziemy w tamto miejsce. Gorsza część wyprawy na siłownię są właśnie te schody. Lampa 40 stopni, rozgrzewka jak teraz. Zaczynając od samego początku, spędziłem cudowne dwa tygodnie we Włoszech z moją żoną. One dokończały sezon, my skończyliśmy wcześniej. W związku z tym wylegiwanie się na balkonie w 20 stopniach, bo akurat właśnie w regionie, gdzie moja żona grała, mniej więcej tyle było na co dzień. Podczas to była początek maja, końcówka kwietnia, początek maja, 20 stopni, pełne słońce, po 3 miesiącach w Polsce bez słońca, no to było coś pięknego. Także początek wakacji wyglądał tak, później krótka znowu wycieczka do Włoch, tym razem z rodzicami. Wiem, że patrzysz się od razu na to, żeby zapytać, jak tam trener Włoch, ale do tego dojdziemy pewnie. Dwa razy Włochy, później kamper, który niestety średnio wypalił. A jeszcze wcześniej rocznica pierwszego ślubu z żoną, co się też podniosło echem. Wyszło fajnie. I stęskniłem się za siatkówką, także już właściwie ostatni miesiąc to myślałem o tym, żeby wracać, a nie żeby wymyślać jeszcze jakieś nowe wariactwa. Nagryć wizjoksa, nigdy tak nie śpisz. Nie mów tego na kamerze. To bez głos. Wszystko fajnie, wszystko fajnie, wszystko fajnie po kamerkach. A, no. Pozdrowienia na kolejkę. Miałem okazję dzisiaj się przekonać, że jesteś genialnym kucharzem. Czy na wyjazdach raczej ty gotowałeś, czy wyjścia do restauracji były? To są bardzo miłe słowa z ust kucharza. Dziękuję bardzo. Bardzo lubimy z żoną wychodzić, więc wychodzimy często, ale równie często staram się ja gotować, ponieważ po pierwsze bardzo to lubię, po drugie uważam, że robię to nieźle, a po trzecie no to jest też fajne, że moja żona lubi mi bardzo w tym pomagać. No i powstaje taki wspólny quality time, który przekuwamy sobie później w coraz to lepszy związek. Także jedzenie na mieście jak najbardziej super, tak jak chociażby teraz jesteśmy w restauracji. Nie bez powodu, ponieważ zarówno jak i ty bardzo lubimy jeść, dobrze jeść. Ale tak, gotowanie, wychodzenie, jedno i drugie jak najbardziej. Jak się odhaczy, to w głowie lżę. Widzicie? Nie przychodzimy tutaj się pobawić. Ciężka praca. Słuchaj żartów. I to. Kamper jest mojej budowy. Budowaliśmy go razem z żoną. Mój tata mi w nim pomagał, jeśli chodzi o tam kwestie techniczne. Nauczyłem się spawać. Chociażby po przygotowaniowym spawać. Także no, wymagał
kompletnej przebudowy samochód, który kupiłem. No i wyglądało to tak, że mniej więcej siedzieliśmy sobie tak jak teraz, nie w restauracji, ale w domu. Z tatą, z żoną, małą. Cała rodzinka siedzieliśmy i mówię, jedziemy kupić auto na PP. A wszyscy do mnie, co ja, gdzie, no, czy to jest? A ja mówię, no tutaj, pod Łodzią akurat. Gościu sprzedawał kampera. Gościu sprzedawał auto, które spodobało się na kampera. To jest kaczka. Czyli taki samochód, który za komuny rozwodził ziemniaki. To mniej więcej wszyscy mogą kojarzyć, jak to wyglądało. Ale jeśli gdzieś w jakimś małym mieście jest stragan, na którym sprzedawane są warzywa, to prawdopodobnie za nim stoi albo sprinter, albo kaczka. Także kupiliśmy taką kaczkę, włożyliśmy w tą masę pracy. No i teraz można powiedzieć, że czujemy się w nim jak w domu. Bystra mineral. Dzień dobry Polsku. Jest z nami Janek. Janek z Lubina. Janek, czy to jest twój komunikator? Słuchajcie. Bardzo ważna rzecz. Możemy godzinami. Pierwsza jednostka zakończona. Może przyjdzie w końcu biceps. W każdym razie, jesteśmy po siłowni. Myju, papu. Pogadamy sobie może jeszcze. No i 17 zaczynamy. Zaraz wybije, a wtedy zaczynamy drugą dzisiejszą jednostkę. Razem z Chrapą zjedliśmy dzisiaj risotto przed chwilą. Niestety nie pokazał wam, ale to wszystkie pretensje do niego. Maciej Kania też zjeżdża na trening. Także zapraszam was, zobaczycie Tala Globus, jak gramy przed chwilą. Tak. Czyli Alek? Tak. Kaja znaczy. 120. Tak wygląda mniej więcej każdy dzień przedtreningowy. Czy czas przedtreningowy. Dobra, sobie wysiadamy. 3x17. Chłopaki grają bardzo ciekawe zasady. Grają siatkówkę, ale w darta. Są, jest 500. A jak przychodzi trener Andrzej, to rzuca tak. Grają 500, no wygląda to dziwnie, nie jest to dart, ale przynajmniej rzucają chęci. Nie. Is more important our quality. Ok? Let's go! RKP? Yes! Tak, mogę zdradzić to, że jest to człowiek z bardzo dużą werwą do życia, do treningu. Jest uśmiechnięty. A wydaje mi się, że w naszym kraju jeszcze nie teraz, ale za 2 miesiące właśnie tego będzie brakować. I mam nadzieję, że mu to nie wyparuje. Uważam, że jest, że ma bardzo dużą wiedzę na temat siatkówki, że widzę, że pomysły, które chce wprowadzać obecnie w zespole, to są rzeczy proste, ale które będą, wydaje mi się, w naszym zespole bardzo dobrze funkcjonować. Nie będziemy zdradzać jakie, bo są to tajniki, taktyki na sezon. Ale
widzę, że to ma naprawdę bardzo duże szanse dobrze zafunkcjonować w naszym zespole. I no jest osobą bardzo komunikatywną, bardzo wylewną. Jakby tego często potrzeba w ogóle w sporcie, żeby trener był w stanie, kiedy ci się nie chce, kiedy jesteś zmęczony, kiedy robisz 10. jednostkę treningową w tygodniu, zmotywować cię, żebyś dalej z uśmiechem pracował podczas treningu. I to jest osoba, która potrafi takie coś zrobić. Bo drugi tydzień przygotowań, trzeci dzień przygotowań to jest najgorszy moment w sezonie, bo jest bardzo ciężko. Nie ma jeszcze gier kontrolnych, nie gramy jeszcze oczywiście ligi. Motywacja zaczyna delikatnie spadać, bo wszystko boli. No, to jest człowiek, który wymaga w dobrym momencie i wymaga ciekawie. Kropka. Tak nie myślę, że powinniśmy założyć sobie cel 8 i na pewno go osiągnąć. Liga jest na tyle mocna, że możemy sobie gdybać, co będzie później. Zobaczymy, odpukać, jakie kontuzje będą w trakcie sezonu. Czy zespoły zostaną tak samo mocne, jak są obecnie. Czy będą jakieś roszady. Czy któryś zespół nie wypali. Na ten moment możemy gdybać. Myślę, że po naszej stronie jest to w pełni osiągalne, żeby zakwalifikować się do play-offów. W play-offach zobaczymy, co się wydarzy. To już koniec dnia z Janem Nowakowskim. Ja bardzo dziękuję Wam za czas, który spędziliście na oglądaniu tego odcinka. Jeśli jest coś, czego nie poruszyliśmy, jeśli nie zadaliśmy odpowiedniego pytania, jeśli nie było satysfakcjonującej odpowiedzi, zadajcie pytanie w komentarzu. Na pewno odpowiemy, może w formie wideo, może w formie Q&A, jeśli będzie wystarczająca ilość pytań. Jeśli nie będzie żadnego, to mi będzie bardzo smutno, także piszcie komentarze. Zaczęliśmy kawą, kończymy kawą. Ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się.